drużynę sędziowską i zawodnicy kapitanowie drużyn już na kole środkowym. Słyszymy trąbki, za chwilkę rozpoczynamy spotkanie. Proszę Państwa, już teraz zachęcam do szczerości. Na trybunach krążą wolontariusze z puszkami i zachęcam do tego, aby tuż po meczu od razu swoje kroki skierować do Śląskiego Rancia, bo impreza, festyn, koncerty, animacje dla dzieci, wiele atrakcji, spotkanie z piłkarzami Górnika, tak więc warto pojawić się dziś na Śląskim Ranczu. No i zachęcamy do tego, aby kibicować obu drużynom, które już są na boisku. Szybki podział ról, podział zadań. W drużynie Fundacji jeden z zawodników dał do szucia, bo chyba kapitan drużyny tak się odrobinę odróżnia od swoich kolegów. Ale już czekamy na pierwszy gwizdek i doczekaliśmy się od razu małym poślizgiem. Ale już 14.13 rozpoczynamy spotkanie. Pierwszy gwizdek rozpoczynamy przyjaciele Fundacji. Pierwszego składu na Śląskim Ranczu mniej więcej o godzinie 17. Tak więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Teraz kolejny dobry drużyn z Czarnego Zawiązki, Dominik Zachor na miejscu trenerów. Zwróćcie do uwagi na tego brankarza w czerwonej bluzie. Brankarza Fundacji. Вот
będzie wykonany chyba na krótko. Nawet to jest dobra nasza kosała. Dobra nasza kosała na świetne sposobienie techniczne. Doskonale podany przed pelikarną Andrzej Jerzycy. Groźny strzał, gdyby to odrobinę bardziej precyzyjny, z pewnością tylko zatrzepotałaby po raz pierwszy w siatce.
Trenera Andrzej Kurzyczek. Dawno świadczył paskot, dziś dyrektor sportowo-zarządzającego Górnika, teraz do środka Lula. Piłka jeszcze w posiadaniu piłkarza zarządzającego Górnika. Jaro Żebiański, Dorączka cała, raz już zaskoczył piękną strzałą z dystansu. Raz jeszcze Andrzej Kurzyczek, piłka w polu karnym, główka i golna! Henryk Walczyński, jak przed laty, kto ja wam wiosłem, był tak widzę, jak przed laty, był... Brawo, brawo, mamy cały czas, odpowiadamy o szczodrość dzikiej miłości względem wolontariuszy, którzy na trybunę udali się z buczkami. Te buczki będą również odsłonięte podczas imprezy na Śląskim Rączu. Na Śląskim Rączu będę również apelował i zachęcał wszystkich do zgłoszenia obserwacji. Proszę Państwa, ale przyjrzyjcie się Państwa, żeby złotyczko z każdym... Lewym skrzydłem teraz Górnicy atakują. Nie udało się prawą próbują lewym. 5 do 0. Czy będzie szósta bramka? Mieczysław Rodopel. Rozciągnięcie gry. Niezwykle widowiskowe są te akcje. Piłkarzy Górnika. Henryk Walczyński. Bramka. Teraz drugi popularny balon. Wpisuje się na listę strzelcy. Wielka gwiazda niemieckiej Bundesligi. Wielka gwiazda Górnika reprezentacji Polski Henryk Walczyński. Który umieścił piłkę w siatce.
I mam nadzieję, że dyrektor stwierdzenia wyniku nie ucierpiał, że ten strzelę wszystko w porządku. Ósma bramka Górnika, 8-1 lat spędzonych w drużynie Zabrzańskiego Górnika. Wspominamy się Dariusza Ogórski, niezmordowany, gole zdrowe ze wstawienia boisku. I teraz Wieliczka wypuszczony Jacek Wyszniewski. Na prawą na dół. Jaki? Tam. Puszol, tam. Moje lewe. Czy to ktoś w ogóle, czy tak se strzelamy? Tak, co by wszyscy strzelili, nie? A ja mam tylko jeden. Thank you.
się. Ty hit coś, chłopie! Uszol, jaki go obroniłem, że? Brawa, 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 brawa! Koniec! Remis! Remis! Remis!